W okolicach Piły w wyniku przygotowań, w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży ćwiczyły wojska specjalne. Tak to nazwę ogólnie, nie mogę podawać konkretnych nazw tych jednostek. Była to więc doskonała okazja, by w budynku starostwa powiatowego w Pile przećwiczyć praktyczne elementy potencjalnego zamachu szaleńca. Szaleńca, który uzbrojony w broń palną, długą, krótką, po prostu stwierdził w pewnym momencie, że chce jak największą ilość ludzi zabić. Oczywiście bez żadnego celu, bez żadnych pobudek, bo jakieś to mogą być pobudki ku temu. Wojska specjalne w sposób praktyczny przećwiczyły elementy. Elementy, które mam nadzieję nigdy nie będą musiały być ćwiczone w prawdziwej akcji. Natomiast najważniejszym elementem w tego typu działaniach jest zawsze prewencja. Każde takie ćwiczenia, każde takie szkolenie no, na pewno wpływa na większą sprawność organizacyjną i bojową takich jednostek. Co więcej, w stosunku do statystów, którymi byli pracownicy starostwa, również jest to element na pewno pozytywny. Wiedzą, jak się zachowywać w takich sytuacjach, wiedzą już, jak działają służby. Na pewno nie będą już podchodzić do tego typu spraw, jeśli nawet kiedykolwiek, czego oczywiście nie wierzę, znajdą się w takiej sytuacji, na pewno nie będą tacy zestresowani i po prostu będą wiedzieli, jak się zachować, jak mają reagować na komendy chociażby żołnierzy czy innych służb specjalnych. Ćwiczenia spełniły swoją rolę, czy wszystkie elementy zagrały? Myślę, że wszystkie elementy zagrały. Oczywiście pewne elementy były pozorowane, natomiast co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że akcja przebiegła dość sprawnie, zajęło nam to bodajże kilkanaście minut. Cały obiekt starostwa został przez żołnierzy przebadany, udzielona została pierwsza pomoc i generalnie z mojego punktu widzenia jako starosty pilskiego ćwiczenia na pewno dały pozytywny rezultat. To jest coś wyjątkowego w Wielkopolsce, no, na taką skalę, tak, z taką organizacją, czegoś takiego nie było. Na taką skalę, czyli na jaką skalę? Z pełną pozoracją, z udostępnieniem takiego budynku w takich godzinach, z tyloma, że tak powiem, rannymi, no i przede wszystkim później z tymi szkoleniami, tak, dla tych osób, które są najważniejsze, że tak powiem, tutaj za swoje jednostki organizacyjne, czyli będą później przeszkolone osoby z MOPS-ów, tak, ze szkół podległych, staroście, więc będziemy. Mamy tutaj przykład i taki, że tak powiem, poziom. Zrobiliśmy sobie poziom, jak pracować dalej z takimi ludźmi, tak, żeby zabezpieczyć, no, powiedzmy, tutaj te jednostki organizacyjne powiatu przed takimi.